Witam wszystkich i zapraszam na drugą bitwę w meczu pomiędzy Panem Cytrynką i Twoim mistrzem w turnieju Kuron. Twój mistrz Bretonią tym razem gra, a Pan Cytrynka z Wieżoludźmi. Tak, to była poprzednia bitwa. Bretonia, Pan Cytrynka ma tak, Lorda i jednego bohatera. Cztery oddziały włóczników. To są centrigory z tarczami. No nie pamiętam, to są chyba centrigory, to kawaleria. Dwa oddziały minotaurów, dwóch łuczników. Trzy oddziały jednostek do walki w zwarciu. Nie pamiętam, jak one się nazywają. No dobrze, a twój mistrz? Pegazy. Lion Corps. Tu jest, nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale to jest taki do walki w zwarciu generał. Cztery oddziały halabardników, trzy oddziały łuczników, cztery oddziały kawalerii. No, spora armia. Naprawdę spora armia. No i zobaczmy. Spora, tak się dziwię, bo ostatnio sobie robiłem jakąś armię bretonią, to jakoś coś chyba złe fundusze sobie ustawiłem. Bo zdecydowanie aż tyle nie mogłem wziąć jednostek. Coś mi się musiało pokaszanić. Dobra, na razie Bretończycy w lesie. Zwierzę ludzie. Zobaczmy, co to są za oddziały. Stado gorów z tarczami. Dobra. Czyli dwa stada gorów i stado gorów z tarczami. Średnia ta piechota jest. Tak naprawdę siła zwierzę ludzi, kawaleria i minotaury. Minotaury potężne jednostki. No i zobaczymy, kto wygra w tej bitwie. Halabardnicy też naprawdę nieźle się sprawują. Całkiem silne jednostki do obrony. Mogą sobie nieźle radzić z tą kawalerią i minotaurami zwierzę ludzi. Tym razem obydwaj wzięli po dwóch bohaterów. Aha, tu mamy szamana. A tu mamy Kazraka. No dobra, zobaczmy, co Pegazy tutaj sobie będą z Lionkarem Królem Luenem. Dobra, najpierw. Tak, łucznicy, no tutaj. Się zagapił troszeczkę paladyn, jest tak. No ale okej. Okay. W porę wycofał swoje jednostki. No i dobra, czy zdąży tutaj. Mogą się ci halabardnicy nie zdążyć ustawić. O dobra, już się wycofują się, ale dostaną tutaj. Ale te minotaury też jakoś dziwnie bok zaatakowały. Ale tutaj młócą straszliwie tych halabardników. Dobra, czyli minotaury na pierwszy ogień poszły. Ale to już mocno bite. Ci halabardnicy sobie dobrze radzą, tak jak mówiłem. Ale są tutaj stado gorów. Szarża na zbrojnych włóczników z tarczami. No, ale łucznicy tutaj, kurde, pizanci naprawdę robią minotaurom krzywdę. Atak na łuczników zwierzę ludzi na tyłach Kazraka. Kazrak stoi na razie. To jakiś. Coś tutaj się urodzi, patrzcie. Proszę. Co, kogo tu mamy przywołanego? Dziką mantykorę, która wesprze tutaj na pewno armię zwierząt ludzi w walce z rycerzami Pegaza. Ale szarża kawalerii tutaj ładnie. No, twój mistrz ładnie tutaj kawalerią operuje, powiem szczerze. No, ale. Jest już cała armia bretońska wraca do domu w tym momencie. Mimo, że jeszcze tutaj szanse mają spore.
Ale gdzie jest tak? Leongor próbuje ratować sytuację. Te jednostki może jeszcze się wrócą, ale jest tu chyba kawaleria, tak, która pewnie będzie ścigać te jednostki wycofujące się i je niszczyć. No, no bardzo nieładnie tutaj się jednostki piechoty bretońskiej no nie powalczyły tutaj. Naprawdę jestem zawiedziony, szczerze powiem wam, bo ładnie tutaj twój mistrzu kawalerią sobie radzi na tyłach zwierzę ludzi. No, co prawda pancetrynka też całkiem ładnie sobie broni się przed nimi, ale... No ale kurde, to co zrobiła linia bretońska, bretońskiej piechoty, no to po prostu jednostki prawie pełne tu uciekają. Nie wiem, co tu się stało. Te minotaury takie odbite dosyć tam były. Ile tutaj z 9 zostało? Tutaj centrigory niby też szarż jakich ładnych nie miały na te łuczników. Kurczę, no po prostu jestem w szoku, szczerze powiem. Totalna miazga piechoty bretońskiej. No ja wiem, że halabardnicy to nie jest jednostka dobra do jakichś... nie liczyłbym tutaj na jakieś mega osiągnięcia, ale z drugiej strony no tak szybko się załamać to jest aż porażające, powiem szczerze. I tyle. I po Bretonii. To jeszcze stara się ratować sytuację król Duen. No tak, i dobra, pokonają to stado gorów, ale co dalej? To jest Khazra jeszcze. Paladyn w ogóle padł szybko. No, powiem wam, że naprawdę, kurde, zaskoczony jestem tutaj tak mizerną postawą halabardników. No to mogliście oglądać ostatnio bitwę, jakiś czas temu bitwę Arroya, który użył w jednej bitwie halabardników Imperium. No i tamci naprawdę, naprawdę dobrze sobie radzili. Z chaosem chyba walczył. No to Leongor tutaj wszystkich tych nie utłucze. Troszeczkę się upaćkał keczupem. Takie żarciki. O, ładnie tutaj. Jakie golasy. No, mężnie walczy. Ale obawiam się, że to nie wystarczy. No długo się trzyma. Długo się trzyma, nie powiem. I koniec. No miazga. Ci zwierzę ludzie zrobili miazgę z halabardnikami. No w ogóle... Porażka. Ładnie rycerze królestwa. Cztery oddziały kawalerii. Ładnie wziął. Podoba mi się bardzo armia twojego mistrza, ale kurde... Może trochę za mało tych piechoty wziął. Powinien może więcej trochę. No nic. W każdym razie mam nadzieję, że się wam podobało. Zapraszam na kolejne nasze turnieje. Zapraszam na totalwar.org.pl. Tam po zarejestrowaniu się można sobie wziąć udział w takim turnieju. Serdecznie do tego zapraszam. I do usłyszenia.